Przez dziurkę od klucza. Z Krakowa Jan wyruszył o świcie, aby zdążyć na czas. Nie miał bowiem pieniędzy na konny wózek. Na cmentarz parafialny w Łętowni przybył zatem utrudzony na sam koniec ceremonii pogrzebowej, kiedy śpiewak smętnie zawodził nad trumną Szymona, a jego głos roznosił jesienny wiatr po stromych zboczach kąpiących się w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. Zmarły bracie, z tobą się żegnamy. Przyjmij dar smutny, którego ci składamy. Trochę na grób twój porzucamy gliny od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny. Powracasz w ziemię, co matką twą była, teraz cię strawi, niedawno żywiła. Trzeba ci było odpocząć po biegu. Ty wstaniesz, boś tu tylko na noclegu. Niedługo, bracie, z tobą się ujrzymy. Tyś już tam zaszedł, my jeszcze idziemy. Niedługo, bracie, z tobą się ujrzymy. Ujrzymy, ujrzymy. Ostatnie słowa głęboko utkwiły mu w głowie. Nie mógł przeboleć, że nie zobaczył drogiego druha przed tragiczną śmiercią. Niespiesznie wracał do domu i ani się spostrzegł, jak przekroczył próg karczmy starego Szmula, która stała na granicy tokarni i Krzczonowa. Zamówił garniec piwa i bez słowa dosiadł się do starych znajomych. Niech będzie pochwalony na wieki wieków. Zgodnie odpowiedzieli kamraci i po chwili wrócili do przerwanej rozmowy. Śmierć bardzo rzadko zaskakuje człowieka. Jaka jest, taka jest, ale żyje z nami za pan brat. Prawdę mówi, odezwały się liczne głosy. Zawsze jej przyjście poprzedzają różnego rodzaju znaki. Raz jest to pies, który wyje z pyskiem skierowanym ku domowi przyszłego nieboszczyka. Innym razem krzyk sowy w pobliżu domu, niewyjaśnione stukanie w okno albo niespodziewany upadek świętego obrazu lub lustra, ciągnął dalej wójt gromady. A raz, jak śniło mi się wypadanie zębów, to niebawem zmarli krześni, dodał energicznie przygłuchy Staszek. A jakie znaki były dane na śmierć Szymona? Włączył się do rozmowy nowy gość. Nie wiadomo, jaki znak dostał. Jednak zmarło mu się niespodziewanie na świętego Tadeusza Judy. Zamknęli mu oczy, jak pradawny zwyczaj nakazuje, aby nie wypatrzył kogoś następnego. Zatrzymali stary zegar ścienny z długimi łańcuchami, na których zawieszone były ołowiane ciężarki w kształcie sosnowych szyszek. Zasłonili lustra, by nie dojrzeć czegoś złego z tamtego świata. Po 3 dniach modlitwy sąsiedzi wynieśli trumnę, stukając po 3-kroć o każdy próg i wymawiając: pokój temu domowi, aby śmierć nie wracała się po kolejnego domownika, opowiadał niezmordowanie wójt. Basta! Powiadają, że w dzień zaduszny niebo jest otwarte. W nocy zaś wszystkie dusze gromadzą się w kościele, a to już niebawem! Przerwał zdecydowanie Jan. Zgromadzeni popatrzyli na siebie w puste szklanice i bez słowa rozeszli się do domów. Tym żwawiej, że już im się kopciło spod golonych łbów. Minął kolejny dzień. Zbliżała się północ. Od strony rzeki do kaplicy dworskiej w tokarni skradał się śmiałek, który pragnął zobaczyć ducha swego przyjaciela. Podszedł do drzwi, nacisnął mosiężną klamkę. Zamknięte.
usłyszał jednak dziwne odgłosy za solidnymi, modrzewiowymi drzwiami okutymi stalowymi ćwiekami. Ukląkł i przyłożył oko do dziurki od klucza. A tam kościółek przygotowany jak do mszy. Otwarty mszał, przybrany ołtarz, a za nim dawno zmarły pleban. Chłopak zamarł z przerażenia. Nie wie, czy to jawa, czy sen. Wytęża wzrok, szukając ducha swego przyjaciela, z którym pragnął się pożegnać. Dostrzega jednak żebraka, co zadławił się krztyną chleba na śmierć. Obok niego pustelnik, co ziemski byt tłumił bez szemrania. Teraz pisze list do ukochanej. Dalej dziewczyna, co w szalonej desperacji skoczyła do wody, tuli w ramionach nienarodzone dziecię. Z lewej strony stary wiarus, inwalida, co fasuje nowe, zdrowe nogi. W kącie pod chórem policjant, co liczy skradzione srebrniki, a za nim wzorowy ojciec rodziny z dwoma chorzymi karczmarkami na kolanach. Z prawej pod ławką w konwulsjach pijak umiera z pragnienia. Przygląda im się zaś beznamiętnie trupio blada panna młoda z ognistymi koralami na szyi, co nigdy nikogo nie kochała. Za dużo jak na jego głowę. Padł zemdlony jak rażony piorunem. Znalazł go dopiero rankiem stajenny na wpół żywego. Od tego czasu młodzieniec nigdy już nie zaglądał przez żadną dziurkę od klucza. Powszechnie bowiem było wśród kliszczaków wiadomo, że na wieczny odpoczynek nie mogą odejść dusze tych, którzy zmarli tragicznie złą śmiercią. Nie w swoim miejscu i czasie. A jeżeli jeszcze byli źli, miej ich, Panie, w swojej opiece. Thank you.